Dzień dobry, moi drodzy, z samego rana w niedzielę. Witajcie, uśmiecham się do Was bardzo serdecznie. Witajcie, z tej strony Monika Jakubczak. Dla tych osób, które są nowe i mnie nie znają, jestem jasnowidzem, pedagogiem specjalnym, no i może trochę artystą. Może nawet trochę więcej niż trochę. Wiecie, no tak jeszcze nie chce mi przejść przez gardło. Dobrze, popatrzcie, mamy nowy anturaż, jestem w innym miejscu. Te obrazy, które widzicie w moim tle, Budda z motylami, bo namalowałam ten obraz dla mojego syna, bo bardzo potrzebował właśnie spokoju. No i przyszło nam do głowy, że właśnie taki obraz, taki symbol będzie potrzebny i idealnie pasuje ten za mną anturaż, ta scenografia do naszego dzisiejszego tematu, którym jest temat prosty i nieprosty, poruszający mnie osobiście bardzo, temat, który będzie nam towarzyszył i będzie wylewał się na powierzchnię. Wszystko, co jest w związku z nim nieprzepracowane, to jest temat agresji, agresywnych zachowań wobec nas. To wszystko w tej chwili wypłynie na światło dzienne, na powierzchnię. Jest to czas, grudzień, styczeń i luty, z tego co czuję. Będą to trzy bardzo ważne miesiące, żeby zorientować się, w których miejscach, w których punktach w naszym życiu jeszcze jesteśmy objęci społecznym programem agresji, kontroli, krytyki, poprawiania, naprawiania, zmuszania nas do zmian, takiego szantażu emocjonalnego, żeby wymusić w nas posłuszeństwo wobec oczekiwań innych ludzi. Nie są to proste tematy. Uważam wręcz, że są to tematy bardzo traumatyzujące ludzi, ludzkie umysły, ludzkie psychiki i ludzką duszę. Uważam osobiście, że nie ma nic bardziej niszczącego jak wieloletni stres przebywania w okolicznościach ludzi, którzy używają wobec nas przemocy psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Ja tego nie rozdzielam, która jest przemoc mocniejsza, która słabsza. Uważam, że trzy formy przemocy są równoważne i powodują stres pourazowy, a przez stres pourazowy mamy lęki, mamy nerwice, mamy wszelkiego rodzaju fobie społeczne. Ja tak uważam, że jest to podstawa, czyli przebywanie w agresywnym środowisku, jest to podstawa tworzenia się zaburzeń w relacjach. Wiecie, dlaczego ten temat się urodził w mojej głowie? Bo przychodzą takie fronty informacyjne, żeby poruszyć ten temat dzisiaj, opowiedzieć trochę o tych formach agresji, które spotykamy w naszym życiu na co dzień, nawet nie zauważamy, albo inaczej nie definiujemy ich jako agresywne zachowania. I to jest moment, kiedy każdy z nas przecież chce wejść w przestrzeń miłości, spokoju, wolności w relacjach. I żeby tak się stało, to musimy obnażyć, czym jest tak naprawdę agresja, ta bardziej wysublimowana, czyli ta bardziej niewidoczna, ta w białych rękawiczkach. Słuchajcie, więc dzisiaj o tej agresji, może bardziej takiej utajonej, której nie rozszyfrowujemy od razu, nasze ciało reaguje, wie, że coś jest nie tak, natomiast nasz umysł nie za bardzo radzi sobie z rozpoznaniem tej agresji. Dobrze, słuchajcie. Ostatnio pracuję z kobietami,
które właśnie mają do czynienia z różnymi formami agresji domowej, agresji w domu. Przykro mi, że jeszcze Wam chcę o tym opowiedzieć, ale to jest bardzo ważny czas, żebyśmy te agresje odkrywali, więc chyba najlepiej opowiedzieć to wszystko na przykładach. Agresja w domu, nie tylko od partnerów naszych, z którymi żyjemy, partnerów romantycznych, ale też możemy spotykać się z agresją, nawet jako kobiety dorosłe, ze strony naszych rodziców, szczególnie mężczyzn, ale nie tylko mężczyzn, ale też od naszych własnych mam, od naszych sióstr, braci. Agresja jest, słuchajcie, tak bardzo w rodzinie rozpowszechniona, że my pewne wzorce kulturowo takie pozwalające na nią traktujemy jako coś, słuchajcie, absolutnie normatywnego. I teraz tak, kilka przykładów. Czym jest taka agresja utajona? To też się zdziwiłam, dlatego że ja też oczy otwieram na pewne rzeczy. Na przykład jest pewna rozmowa, konwersacja w rodzinie albo gdzieś na zewnątrz z przyjaciółmi czy z osobami po prostu dalszymi, bo nie chcę tylko koncentrować się na agresji w rodzinie, bo ona się przekłada właściwie na wszelkie relacje. I opowiadamy jakiś nasz światopogląd, w który wierzymy. Osoba nas wysłuchuje i mówi tak, wiesz co, ale ja mam zupełnie inne zdanie. W życiu bym nie przypuszczała, że taka konwencja rozmowy, wysłuchania i później skomentowania w taki sposób, wiesz co, ale ja mam inne zdanie na ten temat, wiąże się z energią agresywnego zbojkotowania w tym zdaniu Twojego światopoglądu. Ktoś by powiedział, i pewnie niektórzy z Was w komentarzach to wyrażą, że przecież na tym polega rozmowa, że my mamy prawo nie zgadzać się, że my mamy prawo wyrażać odmienną opinię. I wiecie, ja się zastanawiam właśnie, czy wyrażanie odmiennej opinii zaraz obok, czy zaraz przy opinii innej osoby jest w ogóle właściwe. Czy to nie chodzi o to w tej nowej rzeczywistości, żeby wysłuchać czyjejś opinii, popatrzeć na tą osobę i powiedzieć, ok, rozumiem. I nie wyrazić swojej opinii. Innej lub nawet takiej samej, wiesz, no ja zgadzam się z tobą zupełnie. Może w tej nowej rzeczywistości chodzi o to, żeby akceptować opinie innych ludzi bez konieczności wyrażania swojej, tej samej lub odmiennej. Bo energię, jeśli zaobserwujemy energię lub jak się czuje nasze ciało, kiedy my dzielimy się opinią i ktoś przychodzi i komentuje to, wiesz co, ale ja mam zupełnie odmienne zdanie od twojego. Co tutaj się w ogóle dzieje? No, twoja prawda, drogi człowieku, nie jest uznana, jest zbojkotowana w bardzo takim ładnym, ułożonym zdaniu, czyli twoja głowa właśnie spadła. Twój sposób myślenia, łącznie z swoimi procesami myślowymi, właśnie trafił pod gilotynę. W takim ładnym, ułożonym zdaniu. I kto by się domyślił, że to jest forma agresji. Ja się nie domyślałam przez lata, tylko pozwalałam w swojej przestrzeni na właśnie takie zachowania i często, tu się przyznaję, nie ze wstydem, bo nie miałam takiej świadomości, że sama często słuchałam innych osób i mówiłam, wiesz co, ja się tu z tobą nie zgadzam, to wygląda zupełnie inaczej. I to jest, wiecie, to jest wojna. To jest wojna na poziomie energii, na poziomie intelektu. I to jest wojna, która ma spowodować, że jedna z tych osób jest mądrzejsza, a druga jest głupsza. Jedna drugiej chce udowodnić za wszelką cenę, też na poziomie energii, że jest głupkiem. I tak jak wejdziecie w medytację i poczujecie, czym to tak naprawdę jest ten fragment przykładu, z którym się z Wami podzieliłam,
Ja weszłam tam, zobaczyłam, że jest to jedna z form agresji wysublimowanej, gdzie trudno się zorientować, że właśnie obcięto nam głowę lub my obcinamy takim zdaniem głowę innej osobie. Dobrze, przemyślmy to, zastanówmy się nad tym chwilę w ciszy, czy aby rzeczywiście nie ma jakiejś słuszności w tym, o czym Wam opowiedziałam i jak to skomentowałam. Dobrze. Drugi przykład agresywnych zachowań. Opowiadamy coś, jesteśmy nawet w miłym nastroju i nagle, kiedy kończymy rozmowę, ni stąd, ni zowąd, jakaś osoba mówi, no gadasz głupoty, naprawdę, już tak puściłeś bombę. Albo ktoś mówi, ale wiesz, w zeszłym tygodniu to miałeś zupełnie inne zdanie na ten temat. Albo nie, nie, to w ogóle nie jest tak, jak to teraz mówisz, bo tydzień temu mówiłeś to zupełnie inaczej. Albo wiecie, takie łapanie nas za słówka, prawda? Mamy jakąś opinię, wyrażamy ją, ale użyjemy jakiegoś innego słowa i ktoś się tak, wiecie, czepia słówek, no nie? Czepia się ktoś słówek. To jest też rodzaj agresji. To jest taki zabieg na poziomie energii, żeby wytrącić Cię w ogóle z takiego dobrego samopoczucia mówienia tego, co Ci ślina na język w danym momencie przynosi. Czyli takie zabiegi mają za zadanie wytrącenie Cię z takiego flow artykulacji, tego, jak dzisiaj się czujesz, to jakich słów dzisiaj chcesz użyć, jakby mieć dobre samopoczucie, że chcesz przekazać treść i nie zwracasz uwagi na słowa, które dobierasz. To taka twórcza kreacja jest tutaj zbojkotowana w białych rękawiczkach. Ktoś, ta druga osoba chce Ci po prostu zepsuć dobry nastrój, żebyś się czuł jak ryba w wodzie, mówiąc, to stosuje właśnie takie zabiegi. No nie? Nie. I łapie Cię za słówka. A wczoraj to powiedziałeś to, a dzisiaj to, to o co Ci chodzi, co Ty masz na myśli. I takie, wiecie, cały czas przerywanie Waszej wypowiedzi. Albo nawet, czekaj, 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 zatrzymaj się. Czy Ty masz na myśli to, czy tamto? No ktoś, bo chcę dobrze to zrozumieć. Bardzo często słyszę takie zabiegi, sama stosowałam takie zabiegi. Zamiast w myślach słuchać i skupić się, tak pomiędzy wierszami raczej odczytywać to, co ma do powiedzenia twój rozmówca, to ty zaczynasz czepiać się do jego toku wypowiedzi, drążyć, ale tak naprawdę to masz na myśli, dobra, nie rozumiem cię, więc nie potrafisz mówić tak, żebym ja to zrozumiała. No nie, i zrzucasz odpowiedzialność na tamtą osobę, że coś źle tłumaczy. To jest też rodzaj agresji, który wybija twojego rozmówcę absolutnie z toru bawienia się wypowiedzią. I jak można zareagować, jeśli nie rozumiesz? Daj mu dokończyć. Daj dokończyć rozmówcy to, co ma do powiedzenia. I jak już skończy, to po prostu nie wchodź tam i powiedz sobie, ale ja w ogóle nie muszę wszystkiego rozumieć, co mój rozmówca ma do powiedzenia. Ja mogę wejść raczej w taki telepatyczny trans i telepatią, czyli inną częścią mnie odbierać jego nastrój, odbierać też, co tak naprawdę chce mi przekazać w tej rozmowie, wesprzeć go na poziomie energii w jego zabawie słownej. Czy my musimy tak wszystko naprawdę na poważnie traktować każdą naszą konwersację i tak się puszyć intelektualnie i tak pilnować tego wszystkiego, żeby to było zrozumiane na poziomie intelektu? Czy nie możemy tego wszystkiego tak nagle sobie odpuścić i bawić się rozmową? Bawić się rozmową. Okej, nie rozumiem tego, co do mnie mówisz, ale to jest w porządku. Za chwilę do mnie dojdzie, co chcesz mi powiedzieć. Na poziomie energii, na poziomie energetycznego przekazu. Daję Ci wolność, baw się tym. Ale tu mi się taka nasunęła myśl, żeby troszeczkę dać jakby zakres, takie ramki, o czym ja mówię, że to jest
fajna zabawa, kiedy rozmawiamy o czymś, wiecie, takim lekkim, kiedy rozmawiamy o czymś ważnym dla naszego rozmówcy, o czymś, gdzie my chcemy uczestniczyć w tej rozmowie, gdzie my jesteśmy zainteresowani tą rozmową, to dajemy sobie tutaj flow, nie przerywamy, nie komentujemy, nie łapiemy za słówka, nie jesteśmy agresywni w odbiorze, żeby kogoś na czymś przyłapać albo pokazać nieścisłość. Wychodzimy z tego, bo to jest agresja i też komunikujemy się, ktoś nam to robi, to komunikujemy, słuchaj, nie rób tak, wysłuchaj mnie, albo ja po prostu nie będę się wysilać, bo ja chcę się dobrze bawić tutaj w tej rozmowie. Ale jeśli na przykład rozmowa z jakąś osobą stanowi dla nas ogromny dyskomfort, bo temat jest taki, na który nie chcemy rozmawiać, albo energia wypowiedzi danej osoby jest agresywna, to wiedzcie, że mamy prawo powiedzieć, słuchaj, ja się usuwam, ta rozmowa nie jest dla mnie ekscytująca ani interesująca, bo dotyczy tematów, których ja nie chcę na przykład ruszać, albo mówisz podniesionym głosem i to nie jest dla mnie komfortowe, więc nie będę rozmawiać. No to oczywiście możemy to zatrzymać, prawda? Dobrze, słuchajcie, to są takie zachowania agresywne, które są bardzo wysublimowane i na które musimy zwrócić uwagę, stopować to u siebie i stopować też innych ludzi, nie pozwalać innym ludziom, żeby nas tak traktowano, czyli jawnie dawać komunikat, że to jest agresja ukryta, że się źle z tym czujecie, że teraz musicie nauczyć się zupełnie innej formy rozmawiania czy przyjmowania wzajemnego komunikatów wzajemnych. Agresją też jest przerywanie sobie, prawda? My jesteśmy w zdania, ktoś nas po prostu wypycha i wyrzuca z wypowiedzi i przejmuje pałeczkę, to tak jakby to, kurczę, była jakaś sztafeta, no nie? Także to też komunikujcie innym ludziom i jeśli sami zauważycie, że wasze umysły ADHD, które już są niecierpliwe i chcą wypowiedzieć się, kontrolujcie to po prostu i dajcie się ludziom wypowiedzieć i też poproście swoich bliskich, na których wam zależy, żebyście się nauczyli w zupełnie innej formy komunikatu wzajemnego, gdzie macie prawo wypowiadać się bez żadnych konsekwencji agresywnych. No nie? Ale to, co chcę jeszcze wam powiedzieć, co u mnie zdaje egzamin, bo ja też się uczę komunikacji bez agresji, to zaczynam mówić, pomóż mi wypowiedzieć się spokojnie. Pomóż mi opowiedzieć w spokoju moją historię. Pomóż mi poczuć komfort w rozmowie z Tobą. I mówię, proszę Cię, nie odnoś się do tego. Proszę Cię, wysłuchaj mnie tylko. Proszę Cię, nie łap mnie za słówka. Proszę Cię, nie komentuj tego w sposób negatywny albo przeciwstawny. Tylko ja się wypowiem. Ty tego wysłuchaj, ty się wypowiesz, ja tego wysłucham, a później na poziomie już w ciszy, kiedy każdy z nas pójdzie w swoją stronę, zaczniemy sobie myśleć nad tym, co ktoś powiedział, brać to do siebie, transformować to w sobie, przyjmować to do siebie, być może coś zmienić dzięki tej rozmowie z daną osobą w wyniku wysłuchanych tych treści. Może coś w nas się zmieni. Podejdźmy do wypowiedzi innych ludzi w naszej przestrzeni z szacunkiem, w ciszy, ale później w takiej retrospekcji tej rozmowy. Żebyśmy się przyjrzeli, co tu się wydarzyło, co ta osoba tak naprawdę chce powiedzieć, czego ona potrzebuje. Bo my nigdy się nie zatrzymujemy w rozmowach, kiedy jesteśmy nastawieni na agresję. Taką właśnie taką manipulacyjną, ale tą w białych rękawiczkach. My w ogóle nie słyszymy tego, co ludzie do nas chcą mówić. Nasze radary są nastawione, żeby uchwycić daną osobę, często zmiażdżyć, często zdeprecjonować, często ustawić, no, skarcić. Jesteśmy w rozmowach, w dialogach, w programach społecznych nastawieni na zmiażdżenie i skarcenie rozmówcy. I to jest tragiczne. Tragiczne w skutkach. Dlatego też nasze ciała chorują, dlatego też chorują nasze psychiki, bo rodzice
Społeczeństwo nie dawało nam do tej, i my sami też sobie i innym, nie dawaliśmy prawa do wolnych wypowiedzi bez ocenzurowania, bez skrytykowania tego, bez nawet skomentowania, bo te komentarze pozytywne, słuchajcie, to też nie jest taka rzecz, która jest nam niezbędna w ogóle do zdrowego życia. To, co jest nam niezbędne do zdrowego życia, to jest to, żeby ludzie nas słuchali z uwagą. To, żeby poczuć tą energię zainteresowania tym, kto coś mówi, co przeżywa, i uznawać, w energii uznawać. I słuchajcie, przedwczoraj miałam sesję z panią, która podlega przemocy domowej i opowiadała o swoich dramatach, o miejscach, w których tej agresji doznaje, i ja mówię, o Jezu, to jest straszne, naprawdę, aż ciężko słuchać, to nie powinno tak być, i cały czas komentowałam, stając po jej stronie, tak wiecie, w energii, tak ją otulałam tą energią, i ona mówi, jejku, to jest bardzo potrzebne mi, żeby ktoś uznał po prostu to, co mówię. Uznał ten mój ból, ten mój sposób widzenia, ten mój sposób przeżywania danego doświadczenia. I wiecie, to uznanie wcale nie musi być, jeśli ktoś na przykład nie chce artykułować tego, albo nie ma potrzeby artykułować wszystkiego, komentować wszystkiego, co rozmówca mówi, to róbmy to na poziomie energii, przytulajmy ludzi, ludzie to poczują, że my ich przytulamy i jesteśmy tam po ich stronie, że jesteśmy ich przyjaciółmi, że my ich wysłuchamy bez takiego czyhania, żeby złapać ich na jakimś słówku czy zanegować. Nie, nie, ty źle myślisz, słuchaj, przestań, nie przesadzaj w ogóle. Nie przesadzaj, teraz to w ogóle przesadzasz, idziesz w jakąś taką kompletnie stronę, wiesz, już taką, która nie istnieje. Nie róbmy tego. Teraz właśnie będziemy się uczyć poprzez widzenie tej agresji stosowanej, wzajemnie tej takiej, wiecie, zakamuflowanej, będziemy się uczyć najpierw poprzez obserwację siebie, że ja naprawdę potrzebuję tego, żeby ktoś uznawał bez przerwy to, o czym mówię, żeby nie oponował, żeby naprawdę miał tam zainteresowanie i żebym czuła jakby taką opiekę. Okej, tu jest bezpiecznie, mów, tu jest bezpiecznie, możesz powiedzieć wszystko, bo tu jest bezpiecznie i ja jestem zawsze po twojej stronie. No nie, to jest bardzo ważne. Myśmy tego w ogóle nie zaznali w dzieciństwie, ponieważ wychowaliśmy się w normach kulturowych, gdzie rodzice raczej brali, raczej, bo nie wiem, czy wszyscy tacy rodzice byli, ale z tymi, z którymi ja się spotykałam i z ludźmi, z którymi ja się spotykam, to ich rodzice nie brali ich strony, tylko strony nauczyciela, pana sąsiada, który przyszedł na skargę. Brali stronę dorosłych, nikt nie słuchał dzieci, nie stawał po ich stronie. Zawsze mówi, dzieci ryby głosu nie mają, przestań gadać, na pewno kłamiesz, konfabulujesz. I zawsze stawali po stronie tych ludzi tak naprawdę, którzy no, często robili dzieciom krzywdę. Więc teraz jest czas, żebyśmy nauczyli się, i powtarzam to jeszcze raz, słuchać tak jak Budda, zamyka oczy, nie jest reaktywny na te motyle dwa, co mu tam latają, ale chcą być w jego otoczeniu, chcą mu się pokazać, chcą zaznaczyć, że jest jego obecność, że jest ruch w jego życiu, ale on nie jest reaktywny, ale jednocześnie słuchający, wiedzący, że coś się wydarza, i stwarzający przestrzeń ogromnej, zielonej łąki, gdzie wszystko może się wydarzać, wszystko jest zaopiekowane, wszystko jest w miłości, w zrozumieniu, w takiej zielonej tonacji, trochę obojętnej, ale obojętnej dobrze, obojętnej, czyli nie krytykującej i nie reagującej, żeby poprawić i naprawić. Czekajcie, muszę się przeflancować swoje nogi na inną pozycję. Więc
To, co chcę Wam powiedzieć, jeszcze raz podkreślić, to w każdej chwili macie prawo do poproszenia innych ludzi w Waszych rodzinach, Waszych przyjaciół, znajomych, żeby pomagali Wam artykułować Wasze treści, żeby ich słuchali, ale niekoniecznie komentowali, jeśli nie chcecie tego. To podkreślę, nie chcę, żebyś to komentował. Chcę, żebyś mnie tylko wysłuchał. I ja wysłucham Ciebie bez komentowania, bez negowania, bez mówienia, słuchaj, przestań gadać głupoty, no nie, tylko będę Cię zachęcał do wypowiedzi, dlatego że słuchajcie, strasznie dużo ludzi ma tutaj schorzenia. Jak nie tarczyca, to migdałki, węzły chłonne, boleści szyi i tak dalej, spięte mięśnie. No dlaczego? No dlatego, że nie możemy na ten moment w 100% wypowiadać się swobodnie, żeby to nas bawiło, radowało, bo znajdzie się niestety zawsze jakaś osoba na ten moment, która tak nawet jak patrzy, jak my mówimy, o Jezu, pierdoli za przeproszeniem, kocopoły, i tak energią nas bojkotuje, albo zamyka się, albo myśli sobie, dobra, już skończ, człowieku, już chce odejść, no nie. Te wszystkie myśli na poziomie empatii, my wysoko wrażliwi to szczytujemy. Z jednej strony dobrze, jak szczytamy, to znaczy zamknijmy się i idźmy w inną przestrzeń, ale też uczmy ludzi miłości do tego, żeby słuchali, nie tylko wypowiadali się, ale też żeby słuchali z miłością. Dobra, bo to tak już masło maślane idzie. Oczywiście dzisiaj powiedziałam o tej agresji właśnie takiej utajonej, z której rzadko kto sobie zdaje sprawę, i opowiedziałam o tym, żebyśmy sobie właśnie zdawali z tego sprawę, że takie niuanse, które wydawałyby się nieistotne, jednak nas bojkotują, gilotynują, ścinają nam intelekt nasz, sprowadzają nasze poczucie wartości, sprawczości naprawdę do parteru. Zapraszam do oglądania różnych filmów, różnych tutoriali psychologicznych na temat agresji werbalnej, fizycznej, ale też tutaj mówię, dzisiaj Wam powiedziałam o agresji na poziomie energetycznej, żebyście nie byli nieobeznani w tym temacie, bo ta agresja istnieje. Także co? No właśnie, dobra, to wszystko, co dzisiaj chciałam Wam powiedzieć. Zapraszam Was serdecznie do konkursu subiektywnie artystycznego. Nadsyłajcie pracę. Bardzo się cieszę, że mogę je oglądać. Ujawniajmy się ze swoją twórczością, bo to jest czas, kiedy inni ludzie będą chcieli te prace oglądać. Także kończę. Bardzo się cieszę, że mogłam do Was przyjść. Ściskam Was wszystkich z całego serca. Aha, dziękuję za łapki w górę i dziękuję bardzo za subskrypcję. Dziękuję za wszelkie komentarze. No, buziaki, ściskam, pa! Życie bez agresji jest super.